Witajcie moi kochani, mamy święta, chciałbym więc wam złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, bo jak się ostatnio sam przekonałem, zdrowie rzeczywiście jest najważniejsze. Jak zdrowie jest, to człowiek sobie zawsze poradzi, a jak człowiek zdrowia nie ma, bo je stracił, to nawet jak się chce dostać do wanny, to musi żonę prosić o pomoc, a więc chciałbym wam życzyć zdrowia i jeszcze tak fantastycznej żony lub męża, jeżeli jesteś kobietą, jak moja żona, czyli kobiety, która będzie wam pomagać. Pomagała wchodzić do tej wanny, nawet jak będziecie takim klocem jak ja. Tak. Chciałbym, żebyście byli, kurde, tak szczęśliwym człowiekiem jak ja. Jak ja jestem w tej chwili. To jest takie strasznie dziwne, ale im człowiek bardziej w dupę dostanie i im bardziej widzi, że ma przy sobie ludzi, którzy mu zawsze pomogą i nigdy się od niego nie odwrócą i dzięki nim jest w stanie przetrwać dosłownie wszystko, tym bardziej jest szczęśliwy. Także ja wam oczywiście nie życzę, żeby wam się przydarzył jakikolwiek wypadek. Życzę wam zdrowia, ale życzę wam również tego, żebyście mieli wokół siebie ludzi tak wspaniałych jak moja żona. Oczywiście moja żona jest już zajęta, jej nie dostaniecie, sorry. Pa!